Realne poczuł znów tę presję, która towarzyszyła. Król
Kołeckim. Po pierwszym gwizdku Pelwio Proesy. Franck Ribéry, Ribéry! Chciał zaskoczyć się strzałem w wyższy róg Mikela Casillasa, ale ten nie zdradza dzisiaj żadnych emocji, zero nerwów na twarzy Hiszpana. Mario Götze. Toni Kroos. Kroos na lewą nogę, Kroos! I on też przeniósł strzał i piłkę ponad bramką, tak jak chwilę temu Mario Götze. Świetne odłożenie z obu nóg. Widzieliśmy teraz próbkę. Xabi Alonso. Znów wykazał się niebywałą inteligencją. Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Rzucił się trochę, ale wcześniej zauważył wystawioną nogę Toniego Kroosa i z tego skrzętnie Portugalczyk skorzystał, a Pedro Proença podyktował jak najbardziej zasłużony rzut wolny. Tak, rewolwerowiec przygotowuje się do pojedynku z bramkarzem, no ale to nie jest taki czysty pojedynek, bo na drodze jeszcze dość solidny mur zawodników Bayernu. Cristiano Ronaldo! 4-0! Zero będzie 16! To 16! A teraz leci! Teraz trzeba mieć, ale kawał drogi, nie dał rady! Nawet poderwał się z ławki Zinedine Zidane! Przy drugim to Bayern tak deklasował Barcelonę w dwóch meczu. 4-0, a potem 3-0 na Camp Nou, 7-0. Takim rezultatem zakończył się mecz decydujący o awansie do finału, z którym Bayern pokonał Borussię Dortmund i zdobył Puchar Ligi Mistrzów. A teraz to Real rozkłada na łopatki triumfatora ubiegłorocznej edycji Champions League. Jest niedaleko piłki Arjen Robben, ale to raczej Austriak będzie wykonawcą stałego fragmentu gry. Szykuje się wariant siłowy. Alaba! Ale to jest piłka, która nie wprawia w zakłopotanie Ikera Casillasa, Pedro Proença. Kończy mecz, którego scenariusza pewnie nikt się nie spodziewał. Jeśli miało być 4-0, to po kontrach, a nie po stałych fragmentach gry w dużej mierze. Natomiast Real dzisiaj zagrał bezbłędnie w obronie, a w ataku na piątkę z plusem. Fantastyczny występ drużyny Carlo Ancelotti'ego. Ładne zachowanie Pepa Guardioli. Sympatyczne pożegnanie i gratulacje złożone włoskiemu starszemu koledze, no człowiekowi, który też jako piłkarz, jako trener osiągnął niebywale dużo i wcale nie zamierza na tym poprzestać. Kolejna Liga Mistrzów jest do wygrania. Puchar Champions League w kolekcji w życiorysie Carlo Ancelotti'ego jest już bardzo blisko.